Spotykamy się Jezusa w dialogu z setnikiem, poganinem, który prosi o dar uzdrowienia dla swojego sługi. Jezus wydaje się poruszony tym spotkaniem, poruszony tym tą rozmową z setnikiem. Wydaje się, że jest poruszony dwoma rzeczami. Po pierwsze, bardzo dobrą opinią o tym człowieku, jest poganinem. Ale jest dobry, jest życzliwy, ma w sobie dużo miłości do swojego sługi. Pewnie ma w sobie również dużo miłości do, do innych ludzi, ponieważ ci wydają o nim bardzo dobre świadectwo. Poruszone jest również wiarą tego człowieka w słowo Jezusa. Nie oczekuje od Jezusa spektakularnego czynu. Wystarczy mu uzdrowienie, wystarczy mu jego słowo. Nie chce być gwiazdą. Te dwie rzeczy dotykają serca Jezusa i sprawiają, że. Że się wzrusza, że dokonuje cudu, że odpowiada na prośbę setnika, abyśmy my również próbowali być jak ten setnik być dobrymi, być życzliwymi dla innych, abyśmy umieli tak jak, jak ten setnik pielęgnować w sobie miłość i wiarę w to, że Jezus, także przez swoje słowo, może dokonywać cudów w życiu osobistym każdego z nas.